Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Przełomowy moment dla szpitala w Międzylesiu. Rusza modernizacja oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego. Kolejne sołectwa na Mazowszu ze wsparciem. Niebezpieczne skrzyżowanie w powiecie pruszkowskim będzie przebudowane. Odnawialne źródła energii. To się opłaca. Mazowieckie szkoły zawodowe i branżowe, konkurencyjne i nowoczesne. Oddziały ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym przejdą gruntowną modernizację. Jak podkreśla dyrektor szpitala, to ogromna rewolucja. Inwestycja będzie możliwa dzięki wsparciu z budżetu województwa. Komfortowe, jednoosobowe sale porodowe z prywatną łazienką wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. Do tego przyjazne otoczenie w postaci fototapet z relaksującymi motywami i przestrzenią dla osoby towarzyszącej. To wizja oddziału ginekologiczno-położniczego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, który przejdzie gruntowną modernizację. Na pewno poprawią nam się warunki pracy. Na pewno uzyskamy znakomity i bardzo, bardzo nowoczesny sprzęt, który pomoże nam poprawić opiekę przede wszystkim nad matkami, kobietami w ciąży i to nie tylko nad porodami czy kobietami w ciążach fizjologicznych, ale również nad wszelką patologią ciąży. Pozwoli nam to objąć opieką również pacjentki z porodami przedwczesnymi. Będziemy mieć znakomicie wyposażony oddział neonatologii, łącznie z oddziałem intensywnej terapii neonatologicznej, co pozwoli nam rzeczywiście na mapie Warszawy zaistnieć jako bardzo wysoko specjalistyczny ośrodek, który jest w stanie zapewnić opiekę właściwie dla wszystkich kobiet, które tego wymagają, ale również, o czym nie należy zapominać, jesteśmy oddziałem ginekologicznym, już na chwilę obecną absolutnie referencyjnym w skali kraju, jeżeli chodzi o opiekę nad kobietami z chorobami dna miednicy. Przyjmujemy pacjentki nie tylko z rejonu, ale właściwie przyjmujemy pacjentki z całej Polski, stanowiąc taki referencyjny, odnośny ośrodek, jeżeli chodzi o te choroby. Natomiast niewątpliwie remont pozwoli nam na to, żeby zarówno zwiększyć wolumen pacjentek i zabiegów, które wykonujemy, ale również jakby zapewnić im lepsze warunki, bo to też niewątpliwie ma ogromne znaczenie. Jak podkreśla Jarosław Rosłon, dyrektor szpitala w Międzylesiu, to ogromny przełom, gdyż oddział ginekologiczno-położniczy to ostatni niewyremontowany oddział w szpitalu. Jest to oddział, który od lat 80. nie był remontowany. My robiliśmy tak krok po kroczku. Najpierw zdobyliśmy kierownika tego oddziału, panią profesor Ewę Barcz, kierownika oddziału neonatologii, panią dr Bober-Olesińską. I w tej chwili chcemy po raz pierwszy zrobić coś, co będzie dla wszystkich pacjentek, dla wszystkich rodzących czymś wyjątkowym, czyli zrobić oddział wyjątkowy. Nie tylko o bardzo wysokiej jakości, ale przede wszystkim z bardzo przychylnym i ciepłym otoczeniem. Gruntowną modernizację przejdzie także oddział neonatologiczny, dzięki czemu powstanie tam ośrodek kompleksowego leczenia noworodków, łącznie z intensywną terapią, której obecnie brakuje. Chociaż nasz oddział działa jako oddział drugiego stopnia referencyjności i możemy przyjmować część chorych noworodków, to jednak ja uważam, że w tej części Warszawy, w której znajduje się szpital, brakuje takiego szpitala, w którym mogą rodzić się wszystkie chore noworodki i mogą być objęte opieką od początku swojego istnienia. Nie trzeba będzie ich od razu przenosić do szpitali o wyższym stopniu referencyjności, więc to jest dla nas najważniejsze, że tworzy się nowe miejsce, które kompleksowo będzie mogło leczyć i chore, i zdrowe noworodki. Modernizację dwóch oddziałów w całości sfinansuje samorząd województwa mazowieckiego. W latach 2018-2020 władze Mazowsza na przebudowę i wyposażenie szpitala przeznaczą w sumie ponad 27 milionów złotych. Ten szpital przejęliśmy właściwie z częścią surową, w stanie surowym. I przez ostatnie 20 lat rozbudowaliśmy go. Niedawno oddaliśmy szpitalny oddział ratunkowy. No teraz czas przyszedł na ważne oddziały, oddział ginekologiczno-położniczy i oddział neonatologiczny, czyli noworodkowy. Duża inwestycja, ale wizja architektoniczna jest piękna. Mam nadzieję, że to będą rzeczywiście super godne warunki w których będą mogły kobiety i być leczone, i rodzić. Jak pokazują statystyki, z roku na rok rośnie liczba urodzeń na Mazowszu. Tylko w ubiegłym roku urodziło się tu ponad 60 000 dzieci, z czego ponad 1/3, 21 000 w Warszawie. Po zakończeniu modernizacji oddziału ginekologiczno-położniczego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie docelowo planowane jest około 2000 porodów rocznie. Warto pamiętać, że placówka ta obsługuje nie tylko mieszkańców wschodniej części stolicy, ale także okolicznych powiatów. Dlatego tak ważne jest zapewnienie kobietom rodzącym najwyższego poziomu usług, bezpieczeństwa oraz przyjaznego otoczenia. Remonty świetlic wiejskich, modernizacja budynków OSP czy budowa placy zabaw. Między innymi na tego typu inwestycje skierowany jest Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Tym razem środki trafiły do powiatu makowskiego, przesnyskiego i ostrołęckiego. Na tych przejściach już nieraz doszło do potrąceń pieszych. Niektóre miały nawet skutek śmiertelny. Dlatego mieszkańcom Rzekunia, położonego w powiecie ostrołęckim, zależałoby wpłynąć na bezpieczeństwo i zmienić sytuację w tym miejscu. Dlatego przejścia przy skrzyżowaniu ulic Ostrowskiej z ulicą Mazowiecką będą doświetlone. Widoczność jest, ma naprawdę wpływ na bezpieczeństwo i jeśli jest słaba widoczność, słabe doświetlone są przejścia i kierowcy jest ciężko dostrzec tego. Doświetlenie przejść w Rzekuniu będzie możliwe dzięki Mazowieckiemu Instrumentowi Aktywizacji Sołectw. To jednak nie jedyna inwestycja. Gmina pozyskane środki przeznaczy także na odnawialne źródła energii. Te instalacje będą montowane tutaj na budynkach użyteczności publicznych, na remizach OSP, ale też na świetlicach, które mamy tutaj na terenie gminy Rzekuń. Te inwestycje na pewno przyczynią się do tego, że my będziemy mieli na pewno bardzo duże oszczędności, także idziemy tutaj w bezpieczeństwo energetyczne. Mamy świadomość tego, że te koszty będą rosły, także chcielibyśmy tutaj tę gminę z tego ciężaru uwolnić. Poza Rzekuniem wsparcie otrzyma także 10 innych gmin. W sumie do całego powiatu ostrołęckiego trafi ponad 0,5 miliona złotych. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw po raz kolejny już jest taką inicjatywą, którą realizujemy na terenie naszej gminy. W tamtym roku 2 sołectwa z tego skorzystały. Bardzo mamy pozytywne tego efekty. W tym roku 5 sołectw jest zdeklarowanych dzięki właśnie mazowieckiemu temu instrumentowi. Myślę, że zmieni się oblicze naszej lokalnej społeczności. Niemniej jednak taką wartością dodaną jest wyzwalanie takiej inicjatywy lokalnej. Nie zawsze, nie w każdej miejscowości można wszystko zrobić od razu. W związku z tym te środki, które są dedykowane z samorządu województwa mazowieckiego, są dokładane do tych, którymi dysponują sołectwa. Z kolei w gminie Karniewo w powiecie makowskim 5 sołectw odnowi świetlice wiejskie, zaś gmina Czerwona urządzi miejsce rekreacyjno-integracyjne, zamontuje wiatę przystankową oraz zmodernizuje oświetlenie drogowe. W 36 sołectwach, które mam, w 14 są świetlice wiejskie. Wiemy, że nie jest to zadaniem samorządu, żeby w jakiś sposób czy pomagać w gospodarce, czy w rolnictwie, tylko to jest nasze działanie, żeby tych mieszkańców, można powiedzieć, scalić w jedność, a wiadomo, że w grupie jest siła i wtedy przy dużej liczbie mieszkańców, przy zapale można wiele rzeczy ciekawych zrobić. To są małe granty, małe środki, aczkolwiek nie zawsze wszyscy mieszkańcy potrzebują robienia dróg, robienia kanalizacji, wodociągów. Czasem właśnie mieszkańcy potrzebują takich małych rzeczy, które im są potrzebne i które cieszą. I tak powiat makowski za ponad 430 000 złotych zrealizuje 45 ważnych i potrzebnych inwestycji. Chcemy tym instrumentem i zmobilizować, i zaktywizować, tak jak jest w nazwie, to, żeby w każdym sołectwie nasz akcent samorządu województwa mazowieckiego był widoczny. Widoczna, żeby było to, że naprawdę zależy nam na tym, żeby ten zrównoważony rozwój był faktem i takim faktem właśnie potwierdzalnym. Plany dotyczące zmian swojej małej ojczyzny mogą realizować także sołectwa z powiatu przasnyskiego. Mam przed sobą małą wnuczkę, ma na imię Milenka, jest 5 lat ma. Z tego projektu będziemy mieli założone światło, które bardzo jest potrzebne na bezpieczeństwo tej wioski. Między innymi na takich małych dzieciaków, które dochodzą do przedszkola, do szkoły, żeby było bezpieczniej poruszać się po drodze. Myśmy aplikowali w tym roku, bo tak naprawdę to już drugi rok aplikujemy, o 5 projektów. Te 5 projektów szczęśliwie dostało dofinansowanie i są to projekty obejmujące w 2 przypadkach remont, modernizację takich, powiedziałbym, świetlic wiejskich, niewielkich świetlic wiejskich. Więc w jednym przypadku jest to remont dachu, w drugim przypadku zagospodarowanie przestrzeni wokół tej świetlicy. Natomiast w pozostałych przypadkach dwóch jest to dofinansowanie doświetlenia w tych miejscowościach o lampy w większości solarne, a w jednym przypadku plac zabaw. Skwerek dla dzieci. Także to cieszy, że taki program może być kontynuowany. Do powiatu przasnyskiego, a dokładnie do 29 sołectw w ramach miasu popłynęło blisko 300 000 złotych. Wszyscy, którzy składali wnioski, dostali dofinansowanie i oczywiście jest to bardzo różnie, bo czasami jest tak, że jest 5 wniosków, bo można było do 5 wniosków złożyć, ale czasami jest to 4 wnioski, bo są bardzo różne powody, bo nawet podpytywałam niektórych wójtów, albo po prostu zwyczajnie nie mieli środków na dołożenie, albo po prostu sołectwa nie mogły się zdecydować, co jest ważniejsze dla nich, ale to też pokazuje, że rozmawia się o tym wśród mieszkańców i naprawdę chcą zrobić coś, co jest bardzo potrzebne. Powiat ostrołęcki, makowski czy przasnyski to przykład kilku spośród 264 gmin, które w tym roku skorzystają z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. A jak zgodnie przyznają włodarze gmin czy sołectw, odpowiedź na potrzeby mieszkańców to nie tylko poprawa komfortu ich codziennego życia, ale co równie ważne, oddawanie w dłonie mieszkańców skrawka lokalnej wspólnoty, dzięki czemu i oni mogą poczuć się gospodarzami odpowiedzialnymi za swoje małe ojczyzny. Mazowsze to największy region w kraju, jeden z najszybciej rozwijających się, ale niestety i bardzo zróżnicowany. Aby wyrównać dysproporcje pomiędzy poszczególnymi jego częściami, samorząd województwa uruchomił instrument wspierający równomierny rozwój. Skorzystał z niego powiat pruszkowski, który ponad 0,5 miliona złotych pozyskanego wsparcia przeznaczy na przebudowę wyjątkowo niebezpiecznego skrzyżowania. 0,5 miliona złotych na przebudowę skrzyżowania Alei Kasztanowej z ulicą Osiedlową i Młodości w Ruścu. Takie dofinansowanie przyznali powiatowi pruszkowskiemu radni sejmiku, a umowa jest już podpisana. Waga tego skrzyżowania polega na tym, że jest położony tuż przy bardzo dużej szkole podstawowej w Ruścu, a jednocześnie jest takim środkiem transportowym dla bardzo wielu centrów magazynowych i biznesowych, a więc i ciężarówki, i dużo samochodów osobowych, więc bezpieczeństwo tego skrzyżowania jest przede wszystkim bezpieczeństwem dla tej szkoły. Przebudowa skrzyżowania rozpoczęła się na początku czerwca. W ramach inwestycji powstaną dodatkowe pasy ruchu do lewoskrętu w ulicę Osiedlową oraz włączenia do lewoskrętu z ulicy Osiedlowej w kierunku Młochowa. Będzie też nowa jezdnia o 2 pasach ruchu. Ponadto stworzone zostaną azyle dla pieszych, zatoki autobusowe, a także chodniki w kierunku ulicy Osiedlowej. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Te inwestycje latami są odkładane, ponieważ powiaty naszych generalnie bardzo mają mało środków na inwestycje. Tak? Jeżeli jakiemuś powiatowi, nawet takiemu powiatowi uważanemu za zamożny jak pruszkowski powiat, no, zostaje rocznie na inwestycje kilka milionów, no to jest zawsze wyzwanie. Tak? A są takie powiaty, które nawet 1 milion nie mają na inwestycje rocznie, więc tutaj nasza pomoc jest bardzo konkretna. Łączny koszt inwestycji to blisko 1 milion złotych. 1,5 miliona złotych trafi do mieszkańców gmin Korczew i Jabłonna Lacka na instalację odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu jeszcze skuteczniej będą mogli walczyć z zanieczyszczeniami środowiska. Jesteśmy gminami ekologicznymi i o to chcemy dbać, mówią zdecydowanie wójtowie gminy Korczew i Jabłonna Lacka. Tego samego zdania są mieszkańcy. Zrealizują swój cel. Do końca 2021 roku stare kotły centralnego ogrzewania zostaną wymienione na automatyczne, piece spalające biomasę, olej lub wykorzystujące paliwo gazowe oraz elektryczne. Dodatkowo na dachach budynków mieszkalnych zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne oraz solarne. W tamtym okresie programowania 7-13 wyszliśmy w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, co były związane z montażem solarów i fotowoltaiki. Dlatego też moi mieszkańcy są przekonani do tego, że to jest naprawdę bardzo dobra rzecz, bardzo później w eksploatacji tania i znacznie ogranicza wydatki miesięczne związane z grzaniem ciepłej wody, z produkcją prądu. Jesteśmy partnerem w mniejszym udziale, ale tym bardziej cieszymy się, że nasi mieszkańcy mogą z tego projektu skorzystać. Jest to kontynuacja w terenach nadburzańskich wprowadzania tej ustawy antysmogowej. Po uzyskaniu dofinansowania dla obu gmin w odnawialnych źródłach energii jest to kolejny etap, gdzie wprowadzamy tą ekologię i uświadamiamy mieszkańcom, że warto w tym kierunku iść, jednocześnie stwarzając dobre możliwości i warunki do tworzenia turystyki, do odwiedzania naszych tutaj terenów nadburzańskich. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego gmina Korczew otrzyma na ten cel blisko 1,5 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Te pieniądze tak de facto trafiają na wprost do mieszkańców tych dwóch gmin. To mieszkańcy są najważniejszymi beneficjentami. Czasami finanse nie pozwalały na wymianę źródeł ciepła, na wymianę pieców. Teraz ta dotacja umożliwi sięganie po środki wszystkim, którzy mają niekoniecznie najlepszą sytuację finansową. Z tych projektów korzystają też gminy. Jeżeli mamy konkurować nasze gminy na tym rynku nawet turystycznym, ta atrakcyjność, która wynika z czystego powietrza, czystych wód, to również to, co robimy teraz. Wymiana pieców węglowych na nowoczesne i ekologiczne czy montaż instalacji solarnych to przykład, jak mazowieckie gminy walczą z zanieczyszczeniem środowiska przy wsparciu unijnych funduszy i nie tylko. W związku z tym, że Samorząd Województwa Mazowieckiego, jak Państwo wiecie, podjął uchwałę antysmogową, wiedzieliśmy, że żeby ona była dobrze wdrożona, to powinniśmy dać instrumenty beneficjentom do tego, żeby mogli razem z nami zadbać o to czyste powietrze. Stąd też to działanie, które właśnie skierowane było na wymianę nośników ciepła po to, żeby można było właśnie wymienić te, które sprawiają najwięcej kłopotów. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych pozwoli zachować zielone płuca Polski czystymi i zdrowymi, a większy udział energii odnawialnej z pewnością poprawi jakość życia mieszkańców. Szkoły zawodowe przyciągają kolejnych uczniów, dlatego zdaniem Samorządu Mazowsza należy je wspierać. Stąd projekt Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego o wartości 120 milionów złotych. Środki z programu otrzymały kolejne szkoły, tym razem w Warszawie. Staże i praktyki zawodowe, nowy sprzęt w pracowniach czy kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli to niektóre korzyści, jakie osiągają mazowieckie szkoły zawodowe w ramach projektu prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Agencję Rozwoju Mazowsza SA. Tym razem z pomocy skorzysta 11 warszawskich szkół, które łącznie otrzymają wsparcie o wartości ponad 3 milionów 600 tysięcy złotych. Jest to bardzo duży, bardzo zintegrowany projekt dotyczący szkolnictwa podstawowego, tak to się dzisiaj nazywa, czyli szkół branżowych i techników, czyli szkolnictwa, które do tej pory nazywało się szkolnictwem zawodowym. 120 milionów złotych na ten cel, z czego 96 milionów z pieniędzy z Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego, pozwoli na wsparcie dla kilkudziesięciu szkół zawodowych na terenie województwa, w tym oczywiście w Warszawie. 330 tysięcy złotych na każdą ze szkół, które aplikują w tym programie, więc bardzo się cieszymy. 11 szkół, technika, szkoły branżowe pierwszego stopnia mogą uczestniczyć w bardzo ciekawym programie, przede wszystkim kompleksowym, to o czym dzisiaj mówiłam, a więc tak jak powinno się podchodzić do oświaty w ogóle, a w szczególności do szkolnictwa zawodowego. Projekt wspierający rozwój szkolnictwa zawodowego powstał z myślą o ponad 300 szkołach zawodowych i branżowych działających na Mazowszu. To największe tego typu wsparcie od lat, bo ogólna wartość projektu Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego to niemal 120 milionów złotych. Bierze w nim udział 160 szkół zawodowych z Mazowsza, czyli niemal połowa tego typu placówek w województwie. Tym projektem promujemy szkolnictwo zawodowe, a tym samym pokazujemy, że żeby nasi uczniowie uczyli się w szkołach zawodowych, to muszą być to szkoły profesjonalne, dobrze przygotowane, dające szansę na zdobycie ciekawego zawodu, na odbycie dobrej praktyki. W końcu nauczyciele też w ramach tego projektu mogą zdobywać dodatkowe wykształcenie, mogą uczestniczyć w szkoleniach. Ważnym elementem projektu jest współpraca z firmami przy organizacji staży. Dzięki temu uczniowie szkół zawodowych mogą zdobyć praktyczne doświadczenie tak istotne dla przyszłych pracodawców. W programie przewidziano miejsca dla 500 stażystów z Warszawy. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze Wiadomości z regionu.